Dzień dobry, więc z tej strony Pixel, to jest Rayman 2, przed nami jest ekran i zaczynamy grę. Więc tak, weszliśmy do Echoing Caves, jest fajnie, jest bardzo dobrze. Ja mam sobie butelkę z piciem, nie będę tutaj reklamował. Jest tu mała sceneczka, gdzie nasz robocik pirat idzie do jakiejś jaskini. I to jest zadanie, tak samo jak z uwolnieniem wielorybicy Carmen, by aktywować cztery przyciski. I wtedy nam się otworzą wrota. Więc tak, opiłem się kolą, więc mogę dzisiaj majaczyć. Więc o czym porozmawiamy? O czym porozmawiamy? No nie wiem. Coś, jakiś temat, dzisiejszy temat jakiś. O czym dzisiaj pogadamy? Może o polityce polskiej? Nie wiem, nie ma nawet co opowiadać. Rozmawiamy może o przeszłości Raymana. Więc to Rayman, może byśmy wreszcie pogadali o nim. Więc tak, ostatnio wyszedł trailer do Rayman Adventures, czyli po prostu Rayman Origins 3. Niezbyt mi się to podoba, ponieważ sam nie lubię Raymana Origins, to znaczy jako gra jest fajna, jako Rayman nie jest fajna, bo już pokazał nam Ubisoft, że coś takiego jak Rayman 3D może być naprawdę dobre. Czytaj Rayman 2, Rayman 3. A minigierki w 3D to już jest niesprawdzony pomysł, gdyż jedyne co się przyjęło to kurliki, które zrobiłem taką sławę, że aż dostały swoje własne show. Tak zlamiłem. Według mnie Rayman się sypie cały czas. Tak samo jak Sonic już te swoje upadki przeszedł i Sega zauważyła swój błąd, który będzie się starała poprawić w najbliższych latach. Tak Ubisoft jedzie tylko na kasę. Jedzie tylko na kasę Ubisoft. Równie dobrze mogliby każdego innego Raymana, inną postać wkleić w tego Raymana, by było dobrze. Ale dali akurat Raymana. To jest według mnie złe. Tylko dlatego, że się słabo sprzedawały kurliki. Bo to najprawdopodobniej dlatego. Słabo się sprzedawały kurliki i pewnie dlatego Ubisoft zrobił coś takiego. Zamiast zrobić Rayman 4, zrobili kurliki, a później Origins. To jest dla mnie niestety straszne, ponieważ to jest. Ponieważ Rayman 3 bardzo dobrze się sprzedawał, Rayman 2 też bardzo dobrze się sprzedawał i tylko potwierdza to fakt, że został wydany na milion platform. A widać jak Ubisoft szanuje Raymana w związku z tym, jak wydali Raymana 3 HD. Wiele błędów, nawet się nie postarali, żeby wkleić chociaż tą polonizację. Ja bym się chociaż ucieszył, gdyby nawet nie poprawili jakości, tylko po prostu kopił wklej. I już, byłbym zadowolony. Ale nie, nawet nie sprawdzili jakości tej gry. Tekstury się czasem wysypują, niektóre sekrety nie w ogóle o niektórych sekretach twórcy, którzy portowali na konsolę Raymana 3, w ogóle nie wiedzieli, przez co były kompletnie zromane tekstury. Zobaczcie sekret z piratami. Zobaczcie sobie sekret z piratami, którzy są ustawieni jak w obrazie Leonardo da Vinci'ego. To wtedy zrozumiecie, o co mi chodzi. Oczywiście w Raymanie 3 HD. Bo w oryginalnym Raymanie czegoś takiego nie ma. Oczywiście mówię tu o trójce. To znaczy jest, ale dobrze zrobione. Rayman 3 jest ogólnie dobrze zrobione. A co najlepsze, glitch z Raymana 3 dla speedrunnerów nadal działa. Że właśnie się. Zobaczyłem sobie na filmik dla z poradnikiem, jak
jak sobie radzić z niektórymi, ze speedrunem Raymana Trójki po prostu. Popatrzyłem sobie, ogarnąłem to i się tak zastanawiam. A ciekawe, czy to działa na Raymanie Trójce HD. Odpaliłem sobie po raz pierwszy od dłuższego czasu Raymana 3 HD. Weszłem do poziomu, gdzie ma to niby działać. Zacząłem się z tym bawić. I myk! Udało się. Więc nawet się o coś takiego nie postarali. To jest piękne, jak Ubisoft ma Raymana w dupie. To jest po prostu piękne. To jest piękne, jak Ubisoft nie szanuje swojej najlepszej marki dla osób młodszych. Zauważ, że Ubisoft to tylko albo Assassin's Creed, albo coś innego. Serio, nie wiem, co jeszcze tam Ubisoft ma w zanadrzu. W każdym bądź razie dla mnie to jest głupie. Po prostu głupie. Bo Ubisoft ma po prostu nie dość, że fanów, to jeszcze sam są własną maskotkę ma w dupie. Cóż powiedzieć. Tam jest to kompletnie głupie. I postanowiłem jednak zdobyć tego lunka, który tam był. Trochę to zrobiłem w jakimś w kompletnym braku stylu, ale zrobiłem. To jest najważniejsze. To jest najważniejsze, nie trzeba się niczym obawiać. Ważne, że go zdobyłem. Ten perfect timing. Więc tak. Może porozmawiamy, jaką najbliższą grę na Game Boya bym robił. Nie wiem, dlaczego teraz mi przyszedł to do głowy, ale poopowiadajmy sobie. No właśnie moje rozprawy są o to, żeby sobie pogadać. To jest jak dobra terapia. Nie no, żartuję. To jest jak takie dobre porozmawianie sobie z kolegą. Bo, znaczy, ja tak nie mówię o sobie, tylko ktoś mi tak kiedyś powiedział. Że nawet nie pamiętam kto. Sorry! Więc tak, najbliższą grą na Game Boy, jaką ja bym robił. Stawiałbym na Sonica Advance, gdyż Crash niezbyt szybko przyjdzie. Spyro również nie. Spyro tym bardziej, bo tak właściwie. Albo Sonic, albo Mario. To tak stawiam najbardziej. Raczej zbytnio szybko nie bym właśnie robił żadnej innej serii, gdyż to będzie po prostu za daleko. Aż zobaczę, kiedy będę robił Sonica. Bo też mnie to tak troszeczkę ciekawi, szczerze mówiąc. Zaraz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 za 8 let's play, licząc samego Sonica, będzie. Więc sobie troszkę poczekacie, to już bardziej bym sądził, że Mario szybciej nagram z Game Boya. Więc prawdopodobnie będzie to albo jakiś, nie wiem, albo Mario Bros. Deluxe na kolor, albo oryginalny Mario Bros. I to już nie będzie w tym na Game Boy, ale okej. No i oczywiście może jakiś, nie wiem, Mario Land. I tak, tu jest technika z beczkami, które latają. Jest tu pewien glitch, który robi tak, że możemy latać w nieskończoność. Jest on trudny do wykonania, ale opłaca się. Mówię wam. Raz mi się go udało zrobić, przyznam. Raz mi się go udało zrobić przez przypadek i trochę się tym bawiłem. Wróciłem poza mapę, zabiłem się przypadkowo, już mi się nie udało tego zrobić. Ten cień jest bardzo chamski. Ten cień jest bardzo chamski, bo właściwie ten cień nie pokazuje wam, gdzie tak naprawdę jest ta klatka. No, aż się zabiłem przez to. Zabiłem. Aż się skrzywdziłem tym. Więc jak widzicie, trochę tutaj
posiedziałem, żeby to zrobić. I jeszcze nie. I teraz jeszcze nie. Przez chwilę nawet myślałem, że to wina animacji. W sensie, gdzie jest ta klatka, ale... Nareszcie się udało. Co z tego, że ta beczka w ogóle nie dotknęła klatki, ale okej. Gdzie nagram Rayman Revolution? Rayman Revolution... technicznie rzecz biorąc, nie nagram. Będą z tego live streamy, gdzie wy będziecie mi na przykład podpowiadać, gdzie mam iść, albo coś w tym stylu i... tylko to ewentualnie mogę zrobić. Nie chcę mi się nagrywać Rayman Revolution, gdyż prawdopodobnie się zgubię jeszcze 50 razy, zanim w ogóle zacznę grę i na tym się skończy. Nie najlepiej według mnie robić live stream z Rayman Revolution, gdyż przynajmniej ludzie będą mogli mi pomóc. Czasami ludzie są dobrzy. Może nie wszyscy, ale z czasem, ale niektórzy są. Kurde, chyba się będę dusił. Jest bardzo zabawnie, śmiesznie. Gówno, prawda? Wiesz co, kupiłem sobie... ale chwali się kasą... ale nie powiem, ile to kosztowało. Powiem, że tanie było. Chustę. Tak, wiem, że zaraz powiecie, że... tylko okej, noszą jakieś szaliczki. To nie jest szaliczek, tylko chusta, okej? Okay? Chusty są... fajne. Właśnie się zainspirowałem tym, żeby sobie kupić chustę. Że Sonic Boom to nosi i nawet fajnie w tym wygląda. I mam nadzieję, że też fajnie w tym wygląda. Oczywiście on nie pokaże. Chyba, że jakiś livestream będzie z kamerką. To wtedy będziecie zmuszeni na to patrzeć. Chyba, że nie lubicie na nie patrzeć, to wtedy nie. I poziom będzie wystuprocentowany! Jest! To jest najbardziej chamski loom, jakiego kiedykolwiek widziałem w całej mojej karierze. Przechodzenia Raymana. Trafiłem rikoszetem. To był bardzo dobry rikoszet. Wtedy wiesz co? Jednak sobie otworzę to okno. Wiesz, zamknąłem sobie, żeby żadnych hałasów nie było, ale po prostu nie mogę. To jest za gorąco. To jest dosłownie za gorąco. Ja rozumiem, jak mogą na przykład na, nie wiem, jakiejś Afryce czy innym czymś wytrzymywać. No rozumiem, że tam praktycznie ubrań nie noszą i w ogóle im to... może to nie wiem, to jest zbyt dobre słowo, więc zastąpię czymś innym. Ich to w ogóle nie obchodzi, czy jest gorąco, czy jest zimno. Znaczy, na pewno jak było zimno, to by się pewnie cieszyli. Ale no to po prostu nie mają czegoś takiego. Nie wiem czego. I muszę wam powiedzieć pewną śmieszną rzecz. Znaczy nie śmieszną. Badaj mi trochę nietolerancji. Bo to jest dosyć ciężki temat, a jednak trzeba się nad tym czasem wypowiedzieć. Ostatnio na internetach krąży pewna sprawa, ale mnie ona tak denerwuje, że nie mam po prostu serca o tym nie mówić. Chodzi mi tutaj o tęczowe profile. Powiedzcie mi, czemu? Nie rozumiem tego. Powiedzcie mi po prostu czemu. Jakoś wszystko było dobrze, aż tu nagle. Sprawy nietolerancji, te całe tęczowe profile, już nawet nie wspomnę o czerwono-białych profilach. To jest coś chorego. Ja rozumiem tolerancję i te sprawy, ale ludzie, co innych ludzi obchodzi, czy jesteście tolerancyjni, czy nie? Po prostu pewnych rzeczy się nie mówi. Ja na przykład, no niektóre rzeczy to jest rodzaj gustu. Więc dobra, o gustach się nie rozmawia. Ale na przykład, czy ktoś ma inną karnację skóry, czy ktoś jest innego wyznania. Co was to obchodzi? Człowiek jak człowiek.
Nie mówię tutaj bądźmy tolerancyjni, nie chcę tutaj nic takiego mówić, ale... Jakieś tam rasistowskie żarty zawsze będą, no żarty to żarty, no. Jak na przykład, to powiecie jakiś żart zawierający coś do czarnoskórych. I na przykład jakiś czarnoskóry się obrazi, to jest tylko wina jego samego. Czemu? Nie mówię tutaj, że trzeba obrażać czarnych, żeby po prostu się gorzej czuli. Ale to tylko będzie jego i wyłącznie wina. Dlaczego? Ponieważ to znaczy, że się kompletnie nie zna na żartach. Ale jeżeli mieliście zamiar go obrazić, to przepraszam bardzo, to znaczy, że jesteście złymi ludźmi i nie warto z wami rozmawiać. Ale na przykład te wszystkie stereotypy, że czarni są bardziej wysportowani, ale bardziej głupi. To są stereotypy. Jak na przykład o Anglikach się mówi, że kochają herbatę i są ślamazarami, to sorry. Jak na przykład na 50, nie wiem, Anglików, jakieś 40 będzie ślamazarnymi i będzie kochało herbatę, to stereotyp się tworzy. Jak na przykład na 50 czarnych, nie wiem, koszykarzy będzie 40 wysportowanych i mniej lub bardziej inteligentnych, to powstaje stereotyp. Tak właśnie powstają stereotypy. Jak na przykład na 50 Polaków będzie 50 pijaków i będą otoczeni cebulą i burakami, to już powstaje fakt. Ja tutaj nie mówię, że jestem rasistą w związku z Polakami. Ja sam jestem Polakiem. Niezbyt się dobrze z tym czuję, przyznam. To dlatego, że te wszystkie stereotypy musiały z czegoś wyniknąć. To znaczy, że jakaś tam większość tych Polaków musiała się tak, a nie inaczej zachowywać. Ja po prostu Polski nie lubię. Czasem się tak zdarza. Na przykład niektórzy nie lubią takim, jakimi są i chcą się zmienić na lepsze bądź gorsze. To zależy już od samego człowieka. To ja tak samo mam. Cóż poradzić? Wolałbym być Anglikiem niż Polakiem. Trudno. Stało się. Nagrywam po polsku, bo tak. Bo jest fajnie. Po angielsku też zacznę nagrywać, bo będzie równie fajnie, a nawet lepiej. Znaczy nie mówię, że mi się nie podoba nagrywanie po polsku, broń Boże. Poznałem dzięki temu wspaniałych ludzi. I niczego nie żałuję. Ale wróćmy jeszcze do tej... nietolerancji. Jeżeli wam coś przeszkadza, że na przykład... chłopak tam lubi chłopaka, a nie dziewczynę, to cóż, no mówi się trudno, ja też nie jestem za tym, bo to jest troszeczkę dziwne, no przyznam się z wami, ale nie musicie myśleć tak jak inni. To jest wasz wybór, czy myślicie, że on jest nienormalny, że coś z nim jest, czy... No cóż, taki już jest, trzeba go zaakceptować takim, jaki jest. Nic się już z tym nie da zrobić. Po co macie się przejmować tym, na co i tak nie macie wpływu? Jak gość lubi chłopaków, to i tak go nie przekonacie, że dziewczyny są lepsze. To już trzeba zaakceptować. A jak nie wiem. Nie wiem, to jest cała moja opinia na ten temat. Od razu mówię, że te wszystkie profile tęczowe, wszystkie te czerwono-białe profile są dla mnie kompletnym idiotyzmem właśnie takich ludzi, którzy biorą wszystko zbyt serio, zbyt na poważnie i albo po prostu nie myślą, bo ktoś na przykład jakiś znajomy coś tam zrobił, sądzi, o to jest fajne, to będzie popularne. I zrobili dalej i cały internet się tym podjarał. Ja na przykład nie wiem, że to jest takie samo podjaranie i robienie tego przez wszystkich ludzi, jak, nie wiem, gdyby wyszedł, nie wiem, jakaś narysowana gra i wszyscy by nagle sobie, i ona by była tak popularna, nie wiem, chociażby jak Persona. O, Persona jest bardzo popularna.
popularną grą, to powiedzmy, że taka Persona zrobiłaby światowy, kurde, sukces, że wszyscy by grali w Personę. I nagle wszedłby, nie wiem, program, który zamienia wasze zdjęcie na zdjęcie a la postaci z anime. Czyli postaci narysowanej. I to jest właśnie coś takiego. Że to wszystko trendy, ale trendy przemijają. Za niedługo wszyscy zaczną mówić, że są tolerancyjni, ale ich profile zmienią się z powrotem na normalne. I wtedy można im powiedzieć, a dlaczego wtedy miałeś ten tęczowy profil? On nie będzie znał odpowiedzi. Właściwie nie wie, dlaczego to zrobił. Ale to zrobił. I wiem, że na przykład mogą się pojawić rzeczy typu co ty się wypowiadasz, nie znasz się, gówniarze nie wypowiada się o takich sprawach. Ludzie, tu nie chodzi o to, ile się ma lat, ale na ile się myśli. Jeśli na przykład Gimbus jest jakoś utalentowany, no wiecie, pisarsko, albo nie wiem, programistycznie, to jakiś sukces może osiągnąć. Nieduży, bo nieduży, ale może osiągnąć. To tylko zależy od niego. Jeżeli Gimbus jest ogarnięty i da się z nim porozmawiać na poziomie, to można go traktować na równi swego. Więc jeżeli ja mam tyle lat, ile mam, a pojawią się na tematy, które są poważniejsze od tak, żebym powiedział, powagi średniej mojego wieku, no to nie zależy od nikogo. Tylko zależy od tego, jak ja jestem poważny. Jak ja określam, jaki temat jest odpowiedni do mówienia w moim wieku, a nie ktoś mi będzie to narzucał. Więc sorry. Może wam się to nie podobać, że wypowiadam się na takie tematy, ale czasami trzeba coś poruszyć. Poruszyć jakiś temat, który może być ciężki, ale jakaś osoba, która może coś zmienić w tej sprawie, może coś się na nim wypowiedzieć. Więc dziękuję za uwagę, jeśli nie wysłuchaliście, a teraz przechodzimy już do gry. Więc teraz atakuje nas statek, z którym walczyliśmy w Raymanie Revolution. I są tu magiczne rakiety, które mogą chodzić po powietrzu. Jej. I mam tutaj zero przepisów BHP, czyli że wszystko jest zawieszone ledwie jak na tych górach. Może to nie jest jakiś dobry temat, ale ciekawy jestem, ile tam wypadków było. Więc po prostu nie wiem. Wiesz, to by było śmieszne, że... Znaczy, może nie byłoby zbyt śmieszne, ale na przykład... że ten statek tak sobie przelatuje. Jak rodzinka idzie, no i... O, statek. Zezwól na chwilę. Jestem spokojnie, nie umarłem. Spokojnie. Więc ogólnie animacje tego statku są strasznie takie... mogą być ograniczone. Bo zauważcie, że na przykład rufa tego statku cały czas uniesiona lekko do góry, więc może się tak właściwie wbić całym swoim ciężarem. Po drugie, ten statek jest malutki. Po trzecie, ruchy tego statku wyglądają tak, że leci prosto i nagle skręca tak gwałtownie. Więc jeżeli ma te turbiny swoje,
czy jak to się tam może nazywać, to po jakiego grzyba mu są potrzebne... Jak to się szybko nazywa? Nie maszt, tylko... Pardon. Też nie flagi. Więc... Co może to innego być? Ej, kurde, zapomniałem. Jak się to nazywało? No, już. Except idiota, jak mówię coś takiego zapomnieć. Żagiel, o! Jak... Kurde, po co mi właśnie żagiel? A po drugie, gdzie my teraz jesteśmy właściwie? Ja jak byłem mały, myślałem, że się dostaliśmy jakoś na ten statek. Ale to nie jest statek. W każdym razie nie wygląda na statek. Przynajmniej dla mnie. Nie, może się mylę, ale coś nas też atakuje. Z... przodu, z tyłu, zależy jak stoicie. Więc jest, pokonaliśmy wreszcie tego przeklętego robota ninja. Jestem ciekaw, czy to byłoby się tą klatkę rozwalić jakoś glitchując. I pominąć tego robota ninja. Ninja Sabo. I Tintin coś tam robi. I idziemy po sekret. Sekret. Szczerze, pierwszy raz tu byłem i... tak, nie ogarniałem, o co chodzi. I jest! 200% poziom! Jest. Jest. Tak się to robi. Tak się to robi. Tak się to robi w Let's Playach. Więc tak, to już by było na tyle w Raymanie dwójce. Sorry, że tylko przeszliśmy dwa poziomy. Ale tak, dzięki wam za oglądanie. Na razie i cześć.